Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. I wracamy do rozmowy. Moim i Państwa gościem w audycji Strefa Gospodarki jest pan Tomasz Pisarek, prezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obiecałam przed przerwą, że teraz porozmawiamy właśnie o strukturze strefy. Pewnie to się już troszeczkę zmienia, ale tak myśląc o poszczególnych miejscowościach związanych ze strefą, no to Słubice to jest logistyka, Kostrzyn to jest papier, Poznań czy Wielkopolska to jest AGD, tak żeby nie wymieniać tutaj żadnych firm. Czy rzeczywiście ta sytuacja, ten stan, ten obraz się utrzymuje, jakbyśmy mogli tak trochę rozkładając tę mapę strefy o niej porozmawiać? No ale to tak zupełnie. Pewnie ta prawidłowość się utrzymuje nawet na podstawie danych z bieżącego roku. No, mamy znowu rozbudowę zakładu papierniczego. Kolejna decyzja o wsparciu w tym kierunku w Kostrzynie. W tym tygodniu będzie wkopanie kamienia węgielnego na strefie słubickiej pod kolejną halę służącą logistyce. No, także absolutnie ta prawidłowość się utrzymuje. Co do Wielkopolski zachodniopomorskiego, no tu chyba dosyć charakterystyczne jest województwo zachodniopomorskie, a tak naprawdę sam Szczecin, potężnie rozbudowujący się przemysł związany z elektrowniami wiatrowymi na Bałtyku. Dlaczego jest to dosyć charakterystyczne? Dlatego, że ta produkcja wyjeżdża, a później wypływa na Bałtyk. W związku z tym lokalizacja tych zakładów zazwyczaj jest przy torze wodnym. I znalezienie tego inwestora to znalezienie dogodnego terenu, no ale niestety sama bliskość toru wodnego ogranicza areał możliwy do zainwestowania. No tu też jest taka pewna prawidłowość. Są porty, tereny postoczniowe, których nie można sprzedać. I to jest warunek ustawowy. Natomiast można je dzierżawić długoterminowo. Tutaj zależy to od podejścia inwestora. Nie wszyscy chcą tworzyć biznesy i budować na terenie dzierżawionym. Jakbym mógł tak troszeczkę geograficznie to określić, to Skandynawia, powiedzmy, robi to, ale nasi zachodni sąsiedzi już nie do końca chcą to robić. Tak? To znaczy Niemcy, Holandia, oni wolą robić na gruncie, który kupią. No oczywiście zakup gruntu również jest kosztem kwalifikowanym, więc jakby z tego tytułu również zwiększa to wartościowo ulgę, bo ten procent wsparcia obejmuje również tą część kosztów kwalifikowanych. To taka charakterystyka właśnie Szczecina. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie po właśnie spotkaniu z wiceprezydentem w sprawie możliwości wsparcia. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o miasto Szczecin, to bardzo kompleksowo podchodzi do obsługi tych inwestorów. To już jest taka skala, że trzeba kształcić i tutaj się na poziomie kształcenia zawodowego to już odbywa. To jest również deweloperka. Tam te rzeczy się dzieją. A w Gorzowie? W Gorzowie tak, ale nie do końca związane z branżą portową. To oczywiście, jasna sprawa. Mamy tylko stary port rzeczny, który absolutnie nie spełniałby żadnych wymogów, żeby tam inwestować, bo to jest pewnie obiekt, który bardziej podlegałby pod konserwatora zabytków. Ale jeśli chodzi o samą współpracę z miastem, bo to też nie od dzisiaj podkreślamy, że ta współpraca między biznesem, strefą, a samorządami jest kluczowa do tego, żeby rzeczywiście region się rozwijał. Tak, ta współpraca z miastem w Gorzowem jest naprawdę bardzo dobra. I to zarówno z władzami samorządowymi, które absolutnie mocno determinują rozwój terenów inwestycyjnych i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że Państwo już wszyscy w Gorzowie to odczuwacie. Ale również z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Bardzo dobra współpraca z organizacją pracodawców, lubuską organizacją pracodawców. To wszystko pomaga.
w tworzeniu dobrego klimatu dla budowania inwestycji? A jeśli mielibyśmy określić właśnie tak, jak określaliśmy Kostrzyn, Słubice, Poznań, to tak pod kątem strefy, z czego słynie, czy czym charakteryzuje się Gorzów? Gorzów jest tutaj bardzo uniwersalny, a biorąc pod uwagę tereny inwestycyjne, które już są wyodrębnione do zagospodarowania i te, które my mamy na myśli, bo to są potężne areały, w które chcemy inwestować, to myślę, że on będzie bardzo różnorodny. Co z punktu widzenia Gorzowa, jego położenia, moim zdaniem będzie zaletą. Że nie będziemy koncentrować tu tylko przemysłu. No, mamy tutaj duże zakłady w branży elektronicznej, ale że będzie to trochę logistyki, trochę produkcji, to uważam bardzo dobry przykład, że można w jednej strefie lokować różne gałęzie. To też troszeczkę ułatwia dobór i pozyskanie osób z rynku pracy. No bo jeżeli to byłaby tak specjalistyczna produkcja, jak na przykład jest w Kostrzynie, domniemam, że byłby to duży problem. Natomiast tutaj ta szeroka oferta, jakby z punktu widzenia potrzeb inwestora, jest bardzo korzystna. I przeniesie się na potrzeby mieszkańca, który może być pracownikiem. Tak będzie. I tak jest. Wspaniale. Bardzo pięknie dziękuję. To była Strefa Gospodarki. Moim i Państwa gościem był prezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Pisarek. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia www.kssse.pl.